zeszłym roku pokazywałem Państwu swoje ulubione filmy z poszczególnego roku. Z każdego roku wybrałem jeden film. To teraz postanowiłem podzielić się całą swoją kolekcją filmów. Nie pokażę Państwu wszystkich moich tajemnic, bo mam je pochowane też i bardzo wiele jest w różnych miejscach w domu pochowanych tych rzeczy. Ale wśród tych ułożonych filmów postaram się pokazać Państwu swoją kolekcję. To jest półka numer jeden. I są na niej filmy od... Nawet nie wiem, co jest pierwsze. Zaraz zobaczmy, co jest pierwsze. Pierwsze jest 07 z Głości oczywiście. To jest wydanie na Blu-rayu, nie polskie, wyszło za granicą. Tak wygląda, ale jest też i polskie wydanie 07 z Głości. Staram się mieć wszystkie filmy, które mam w najlepszej możliwej jakości. Jeżeli wyszły w 4K, to mam je w 4K. Jeżeli wyszły na Blu-rayu, to mam je na Blu-rayu. A jeżeli wyszły tylko na DVD, no to niestety na DVD. Jest tutaj parę bardzo, bardzo ciekawych pozycji. Trudno mi powiedzieć, które filmy najbardziej lubię. Bardzo lubię Wszyscy ludzie prezydenta. Almost Famous, najlepszy chyba film o miłości do muzyki, jaki powstał. To jest Alpha House, serial Amazona, amerykańskich politykach. Drugi sezon nigdy nie wyszedł nigdzie. To jest wydanie specjalnie na potrzeby nagród. Jednych z nagród telewizyjnych w USA jurorzy dostali na płytach drugi sezon i mi się udało wyciągnąć to wydanie. I tak wygląda właśnie półka od A do AR. Ostatni film, Arlington Road, Jeff Bridges, Tim Robbins, o terrorystach w Ameryce. Bardzo, bardzo dobry film. Kompletnie nieznany chyba Archanioł z Danielem Craigiem. Jeden bardzo młodziutki Daniel Craig, oczywiście na długo jeszcze, zanim został z Jamesem Bondem. Miniserial BBC na podstawie książki Roberta Harrisa. Bardzo, bardzo dobry, niestety nie wydany na niczym poza DVD. Jeden z moich ulubionych filmów, Anna Karenina, oczywiście z Sophie Marceau w roli Anny Kareniny. Przepiękny film. Tak wygląda półka od 07 z Głoście do Arlington Road.